Jest 8 grudnia. Zapraszamy na skrót informacji. Jak podały fińskie media, sprzeciw wobec muzyki chrześcijańskiej w jednej ze szkół w Finlandii doprowadził do odwołania spektaklu Mesjasz. W Hämeenlinna dziecko sprzeciwiło się piosenkom o życiu Chrystusa podczas występu w szkole podstawowej. CO doprowadziło do orzeczenia Trybunału, że dzieci niechrześcijańskie były dyskryminowane ze względu na treści chrześcijańskiej. Krajowy Trybunał do Spraw Niedyskryminacji i Równości orzekł, że uczniowie niechrześcijańscy powinni otrzymać odszkodowanie w wysokości 1500 euro od szkoły. Jednakże 19 listopada Miejska Komisja Edukacji i Opieki Społecznej zagłosowała, stosunkiem głosów 6-5, że uczniom szkoły podstawowej nie należy się żadne odszkodowanie. Prezydent-elekt Donald Trump nominował zagorzałego obrońcę życia na stanowisko dyrektora amerykańskich centrów kontroli i zapobiegania chorobom. W oświadczeniu z piątku Trump ogłosił nominację Dave'a Weldoune na stanowisko dyrektora CDC w swojej nadchodzącej administracji. Obecne zdrowie Amerykanów jest krytyczne, a CDC odegra dużą rolę w zapewnieniu Amerykanom narzędzi i zasobów, których potrzebują, aby zrozumieć podstawowe przyczyny chorób i rozwiązania, które pozwolą je wyleczyć, napisał Trump. Jako ojciec dwójki dzieci i mąż od 45 lat, Dave rozumie amerykańskie wartości rodzinne i uważa zdrowie za jedno z najważniejszych. Dave z dumą przywróci CDC jego prawdziwy cel i będzie pracował nad zakończeniem epidemii chorób przewlekłych i przywróceniem zdrowia Ameryce. Pastor John MacArthur w niedzielny wieczór powrócił na ambonę po miesięcznej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi. MacArthur, który wydawał się szczuplejszy, ale w dobrym nastroju, otrzymał od zgromadzenia półminutową owację na stojąco po powrocie podczas nabożeństwa z okazji Święta Dziękczynienia w kościele w Los Angeles. Był to ważny moment, który zaznaczył zarówno jego powrót do zdrowia, jak i pogłębioną więź z Panem, pomimo licznych wyzwań zdrowotnych, w tym trzech operacji serca i zabiegów na płucach. Jestem nadal tutaj i jestem wdzięczny Panu za to, powiedział MacArthur, który nie głosił kazań podczas niedzielnego nabożeństwa od lipca. Wyraźnie poruszony ciepłym przyjęciem, powiedział, że chociaż nie był to jego wybór, aby tak długo nie być na ambonie, zdał sobie sprawę, że czasami próby są błogosławieństwami w przebraniu i że Boże cele często rozwijają się w sposób, którego nigdy byśmy się nie spodziewali. Dziękujemy za uwagę.